Pamiętam po haniebnych wypowiedziach pana Międlara, kiedy zareagowałam i całej tej fali świeżego antysemityzmu. Też powiedziałam, co myślę i też byłam w takiej sytuacji, gdzie mnie grożono. To się powtarza, ale no przeraża. To znaczy, ja myślę, że te reakcje na osoby publiczne, na artystów, są odzwierciedleniem tego w ogóle, jaki mamy w tej chwili nastrój w kraju. I bardzo jest ważne, żebyśmy też nie oddawali przestrzeni pola mentalnego, żeby też mówić o rzeczach pozytywnych. Nie jest bezpiecznie, ale to nie dotyczy tylko mnie. No to jest wiele, wiele osób czuje się zagrożonych, są pobicia dlatego, że ktoś wygląda tak, a nie inaczej. No nie jest dobrze, ale myślę, że wszystko w naszych rękach i właśnie to wszystko się jakoś tak łączy.